Co by się stało, gdyby nagle w Katowicach zabrakło wody? Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że pojawiłby się duży problem z alternatywnym zaopatrzeniem. Przynajmniej jeszcze w ubiegłym roku, kiedy NIK przeprowadziła kontrolę w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Podczas kontroli rzeczywiście nie była pełna dokumentacja, nie było wykazane to alternatywne źródło, natomiast w tej chwili wiemy, że dokumentacja została uzupełniona, nie ma już zastrzeżeń. Urząd Miasta Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki i Katowickie Wodociągi, każdy z tych podmiotów twierdzi, że miasto jest już przygotowane na ewentualny kryzys. Opracowanie i aktualizacja planów jest procesem dynamicznym, więc to już było zrobione, natomiast obiekty fizycznie były chronione, natomiast była kwestia wydania stosownych decyzji, żeby konkretne podmioty wpisać do planu ochrony. NIK przekonuje, że w przypadku całkowitego wstrzymania dostaw wody do Katowic, awaryjne źródła zasilania wystarczyłyby tylko dla połowy mieszkańców. A gdyby jednocześnie zabrakło prądu, wodę miałoby tylko 20% odbiorców. Sam prezes NIK potwierdza jednak, że przepisy dotyczące sporządzenia dokumentacji na wypadek sytuacji kryzysowych nie były dotąd jednoznaczne. Przepis prawa nawet nie miał precyzyjnej definicji, co to znaczy ujęcie wody. Dzisiaj nie możemy mówić o konkretnej odpowiedzialności danych osób w przypadku, kiedy tak naprawdę nie było normy prawnej, która by to precyzyjnie określała. Czy zatem w przypadku awarii czy ataku terrorystycznego miasto jest w stanie zapewnić mieszkańcom alternatywne źródło wody? Katowickie wodociągi zapewniają, że nie ma się czego obawiać. Jeżeli na przykład nie będzie dostaw wody, to my wiemy, że w naszych sieciach, można powiedzieć, które są pewne i tam jest woda czysta, nieskażona, mamy ponad 14 tysięcy metrów sześciennych wody. Oprócz tego jeszcze miasto Katowice ma podpisaną umowę z kopalnią Wujek odnośnie odbierania około 800 metrów sześciennych na dobę wody. Ma również miasto Katowice kontenery. Tak zwane beczkowozy są w Katowicach używane nie tylko od święta. Ich sprawność ciągle testowana jest przy okazji imprez masowych.